Towarzysze, więc rząd przyjmuje kolejne tarcze antypracownicze, gdzie obniża pensje pracownikom o 10%, gdzie atakują nasze urlopy i inne prawa pracownicze, wszystko to pod te, pretekstem kryzysu, że nie ma pieniędzy, że muszą być oszczędności, a w tym samym momencie minister Sasin, czy też premier Morawiecki, nie jest do końca wiadomo kto, tutaj dają zlecenie y, niemieckiej drukarni na druk Ponad 30 milionów kart do głosowania, i w wyborach, które mają się odbyć za kilka tygodni, te karty mają być ponownie użyte pod warunkiem, że nie zgłosi się żaden nowy kandydat. W przeciwnym wypadku okaże się ten wydatek całkowicie zmarnowany, a minister Sasin lub premier Morawiecki, najlepiej obaj, y, można będzie tutaj ich postawić pod trybunałem stanu za niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Więc w związku z tym apeluję właśnie do wszystkich działaczy lewicy, utożsamiających się z frontem antykapitalistycznym, ale może tutaj być jakiś szerszy front Wyłońmy szybko jakiegoś kandydata na prezydenta, który właśnie po to, by szybko startował w tych, w tych wyborach. Oczywiście no, jest tutaj wiele różnych kwestii: zatrzymać tarcze antypracownicze, yy, wywłaszczyć burżujów, i tak oczywiście o programie antykapitalistycznym na czas kryzysu możemy rozmawiać. Ale głównym tutaj postulatem nas wszystkich, żeby szybko się zebrać i szybko zebrać podpisy, powinno być postawienie Morawieckiego przed Trybunał Stanu, więc czekam tutaj, towarzysze, na Wasze sugestie. Kto Waszym zdaniem powinien być kandydatem frontu antykapitalistycznego, czy kandydatem szeroko rozumianej radykalnej lewicy na prezydenta. E, więc oczywiście towarzysz Michał e, daje gotowość do tego, żeby w tych wyborach kandydować, pod warunkiem jednak oczywiście, że Wy wyrazicie zgodę na, e, na działanie, bo tutaj chodzi o to, żeby szybko wyjść do mas i zbierać podpisy pod kandydaturą, czy to towarzysza Michała, czy też innych. Tutaj ja wcale się nie, nie pcham przed szereg. Jeśli są inni, waszym zdaniem, lepsi kandydaci, to ich zgłaszajcie. Najważniejsze w tym momencie jest szybko zebra wyłonić jakiegoś kandydata i szybko zebrać pod niego podpisy. Niech to będzie właśnie czarny koń tych wyborów, czarny koń na czas kryzysu, Antykapitalista. Yy, więc po pierwsze będziemy lansować program antykapitalistyczny, a po drugie postawimy Morawieckiego pod Trybunał Stanu. Pozdrowienia, towarzysze!